gratuluję zwycięstwa 3-1. Trzeci set MKS Kalisz bardzo Was postraszył. Jak Pani oceni ten mecz? No cały mecz ocenię nawet dobrze. Ta gra trochę nasza falowała, zwłaszcza w tym trzecim secie i dziewczyny z Kalisza to no, wykorzystały te nasze błędy, jakieś nieporozumienia. Ale no cieszy to przede wszystkim, że wróciłyśmy w tym czwartym secie i mamy ważne dla nas 3 punkty. Deweloper z tej pory tylko z jedną porażką. Czy to już jest ten sezon, w którym zdobędziecie w końcu Mistrza Polski? Na pewno bardzo byśmy chciały, ale ten sezon jest jeszcze tak długi, że no, będziemy robić przede wszystkim wszystko, to, żeby powalczyć o to złoto. A kogo w takim razie upatruje się z najgorszego, za najtrudniejszego rywala? Czy Chemik się odrodzi, czy jednak jakby ŁKS pociągnie dalej? Ja myślę, że tu jeszcze jest dużo niewiadomych, ale myślę, że to no, będą na pewno dwa zespoły, które też będą o to walczyć. Fajna atmosfera w drużynie, bo widziałem nawet przy tych straconych punktach cały czas się uśmiechacie, cały czas to fajnie wygląda. To jest ta Wasza siła też? To na pewno. Mamy bardzo fajną atmosferę na boisku, poza boiskiem. No i to właśnie buduje później w takich trudnych momentach. Jest nam gdzieś łatwiej troszkę, więc no cieszy to. Bardzo dziękuję, gratuluję. Dziękuję bardzo. Alicja Grabka, rozgrywająca MKS-u Kalisz. Alicja, bardzo dobry trzeci set, do połowy czwartego również bardzo dobra gra, potem troszkę stanęłyście, czego tam zabrakło? A tak jak mówiłam już tutaj wcześniej, wydaje mi się, że rozwiązanie w ataku przede wszystkim na tej wysokiej piłce, bo nie będę ukrywać, że dzisiaj tych kontr i tych też przyjęć, z których musiałyśmy rozgrywać wysokie piłki, było wiele. I wydaje mi się, że właśnie ten trzeci set różnił się tym, że potrafiłyśmy gdzieś wybić po bloku, gdzieś znaleźć rozwiązanie w tym ataku, a tutaj nam tego brakło i w końcówce czwartego seta i w pierwszych dwóch, więc wydaje mi się, że to taki klucz w tym wszystkim. W ogóle w tym sezonie bardzo dobra postawa MKS-u Kalisz. Na co Was stać w tym sezonie? Jest szansa na miejsce na pudło? No zrobimy wszystko, żeby to wyglądało jak najlepiej. Myślę, że no, te pierwsze 3 zespoły są bardzo, bardzo mocne. Jak widać gdzieś tam też punktowo, że no, odjechały od tej pozostałej ekipy. No i według mnie, jak skończymy rundę na 4. miejscu, to wydaje mi się, że to będzie teraz już ciężkie, bo wiem, że Budowlani nas przeskoczyli. Bielsko, przepraszam. Ale zrobimy wszystko, żeby się te 4-5 skończyć rundę i potem walczyć po prostu w kolejnej o kolejne punkty. Twój pierwszy sezon w MKS-ie, jak się czujesz w Kaliszu, na ziemi wielkopolskiej? Bardzo dobrze, bardzo miło mnie tutaj ludzie przyjęli, czuję się fajnie, mamy świetny zespół, świetnie się dogadujemy z dziewczynami, z szatni jest też super atmosfera, śmieję się tylko, że nie ma Zary w galerii, więc to jest gdzieś tam problem, nie żartuję, ale jest super, naprawdę. Teraz podchwytliwe pytanie, masz jakieś wspomnienia z Wielkopolską? Jeśli Lubo nie jest w Wielkopolsce? Tak, właśnie o to miałem zapytać. Pod Poznaniem Mistrzostwa Polski juniorek 2016 roku w Luboniu. Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest moje... Jezus, przepraszam, ale strasznie mnie rozstrasza moja drużyna. Tak, to jest moje jedyne wspomnienie tak naprawdę z Wielkopolski, jakie miałam. I było to wtedy Mistrzostwo Polski. Dobrze, życzymy zdrowia i dalszych wygranych. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Lata bez Jeleny na boisku, nie ma wygranych setów, tak to się wyglądało? No trochę się tak okazało, ale cieszę się, że ten czwarty set odreagowaliśmy, bo tam było 17-17, było gorąco, już to zaczęło robić, bo dziewczyny z Kalisza nie odpuściły. Także cieszę się, że powróciliśmy, że zrobiliśmy parę rzeczy podstawowych, siatkarskich i udało się wygrać, nie sprowadzić tego mecza do tie-breaku, bo myślę, że tam gdzieś fizyczno trochę nie dałyby rady, a dziewczyny z Kalisza naprawdę po 2-0 walczyły cały czas, nie odpuszczały, także gratulacje dla nich, a też gratulacje dla nas, bo dla nas tak ta ostatnia 3-4 dnia taka bardzo intensywna i ciężka, także zwycięstwo bardzo cieszy. No właśnie, dużo wyjazdów, dużo meczów w ostatnim czasie. Jak bardzo to się jakby odczuwa na Waszym zdrowiu? No, było widać teraz o tym trzecim setu, że już nie byłyśmy skupione i że takie trochę dłuższe akcje robiły nam problemy, że nie wytrzymaliśmy. A wiedzieliśmy już, że tak będzie, styczeń będzie taki, że mamy takie dwa ciężka wyjazda na początku. Udało się wygrać jeden i drugi, także się na pewno cieszymy i teraz wracać do Rzeszowa. Na pewno będziemy grać co trzeci dzień, będzie ciężko, ale jesteśmy młoda drużyna, też jestem młoda, myślę. Jesteśmy młoda drużyna i myślę, że dobrą postawą, dobrą energią, tą koncentracją uda się zrobić jak najlepiej, wygrywać największe i trzeba patrzeć pozytywnie na wszystko, nie?
Co dzisiaj było najważniejsze, pani zdaniem? Czy to było to warunki fizyczne, które przeważały troszkę nad Kaliszankami? Dobre rozpisanie, bo tam było mnóstwo bloków? Czy po prostu wyższe umiejętności waszej drużyny? Dzisiaj nasz blok. Blok i odbrona. Specjalno teraz mi się najbardziej przypomnia ten czwarty set, bo to zrobiło na końcu różnicę, że dużo odbroniłyśmy tym ważnym momentami. A tak, dużo blokowaliśmy i myślę, że blok był ten, który element, który był dzisiaj ważny. Na pewno byliśmy bardzo skupione zatrzymać Druskowską czy Raszyńską. Widzieliśmy, że to są dwie zawodniczki, które robią różnicę, także udało nam się i potem wszystkie razem jak zespół walczyłyśmy i na końcu zespołowa wygrana. Na razie tylko jedna porażka. Czy to już jest ten sezon Developresu, gdzie staniecie na najwyższym stopniu podium i powiesicie na swojej szyi złote medale? Uwielbiam takie pytania. Jeśli chodzi o nasze marzenia, tak. Nasze marzenia są takie, że codziennie chcemy pracować ciężko, chcemy wygrywać i mamy nadzieję, że się uda zrobić to, co klubu, co nam brakuje. I mamy wszystkie warunki i mam nadzieję, że ten sezon pokażemy jeszcze coś więcej, nie? Na pewno będzie zalegało wszystko od naszego zdrowia, od wszystkiego, jak to, bo teraz to jest ta końcówka sezona, najlepsza i najważniejsza, kto wytrzyma, ten na końcu wygra, także mam nadzieję, że to będziemy mi. Bardzo dziękuję, gratuluję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję Dzięki. Karolina Druszkowska, przegrana 1-3, ale chyba był mecz bardziej wyrównany, szczególnie w tych setach 3-4, niż można to wskazywać wynik. Jak oceniasz ten mecz? No wiadomo, każdy chce wygrać i my też chciałyśmy i po tym wygranym secie naprawdę byłyśmy nastawione na to, żeby wygrać kolejne sety, niestety nie udało się, no ale patrzymy w przyszłość z optymizmem, mam nadzieję, że takie mecze w przyszłości będziemy wygrywać. Czy dzisiaj nie było kluczowe trochę krótka ławka? To znaczy? Nie, 4 zawodniczki tylko w rezerwie i czasami tak z boku się wydawało, że brakowało takiego świeżego paliwa na boisku. Trzeba sobie radzić w takiej sytuacji, jaka jest i nie możemy tego zwalać na brak osób. Jak ogólnie oceniacie ten sezon? Czy to jest to, na co mierzyły się przed sezonem? Czy jeszcze cały czas liczycie, że ta forma pójdzie w górę, szczególnie zgranie po tych kontuzjach? Mam nadzieję, że forma jeszcze pójdzie w górę, wiadomo. No i liczę na to, że będziemy wygrywać i po prostu będziemy piąć się dalej. Nie wiem, jak teraz wygląda tabela dokładnie, ale po prostu, że to będzie jak najwyższe miejsce. Czy jeszcze wpływ na ten mecz miał ten z wtorku, kiedy grałeś się z Budowlanymi, no i tam 500 jednak ciężkich bojów? Tak, ale na to też nie ma co zwalać. Myślę, że tak czy tak powinniśmy zagrać na naszym najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo, gratuluję dobrej postawy. Dziękuję. Trener Marcin Wiera. Panie trenerze, gratulować dobrej postawy, czy jest pan troszkę smutny, że nie udało się chociażby zdobyć tego jednego punktu? No nie, no jesteśmy zbyt ambitną ekipą, żeby tutaj gratulować. Znaczy postawy, walki, okej. Okay. Natomiast w tabeli jakby po naszej stronie, po stronie punktów jest zero po dzisiejszym spotkaniu. Także fajnie, dużo emocji dostarczyliśmy dzisiaj, a dużo się tutaj działo. Natomiast jesteśmy, tak jak mówię, bez punktów. Po raz kolejny wypełniona hala prawie do ostatniego miejsca na tym najważniejszym meczu. No powiem tak, trzeci set bardzo dobry, w czwartym do połowy seta gra podobna jak w trzecim, bo nawet wprowadziliście dużo rzeczy i potem w pewnym momencie jakiś taki krach, co się stało? To znaczy tam w jednym ustawieniu bardzo dobra zagrywka Developresu, ciężko było nam znaleźć rozwiązanie w ataku. Niektóre piłki wymuszone, dlatego że Licja musiała, że tak powiem, troszeczkę pobiegać po boisku. Próbowaliśmy coś zmienić, gdzieś przerwać czasem czy jakąś zmianą, tak żeby wspomóc i przyjęcie i może troszeczkę siłę z przodu. Natomiast no, Developres wykorzystał tą chwilę naszej z kolei słabości i zdobywając te 2-3 punkty już jak klasowy zespół, on po prostu dojechał do końca. Właściwie zrobił to, co my set wcześniej. Tak naprawdę z remisu, jak poszliśmy do przodu zdobywając 3 punkty, to bardzo fajnie, bez błędu, bardzo konsekwentnie przytrzymaliśmy tą końcówkę. Tak jak mówię, odwróciło się to w secie następnym. Cały czas problemy zdrowotne, nie było dzisiaj Zuzy, siedziała koło nas, nie było też Oli Wójcik. Co się stało z Olą? To znaczy trochę ten sezon pod znakiem takim zdrowotnym przebiega. No myślę, że tu wiele osób jakby próbuje włączyć się w to, żeby to zdrowie było i walczymy bardzo mocno. Natomiast no, to jest taka urazowość, której nie unikniemy. Jeśli chodzi o Olę, to jest tego tygodniowa sprawa, dlatego że Ola zagrała jeszcze spotkanie na Budowlanych i gdzieś tam
na poziomie mięśniowym uraz, ale czekam jeszcze na diagnostykę, bo jak wiemy dzisiaj trzech króli i trochę ciężko znaleźć od razu lekarza. Czy ten mecz z Budowlanymi, 5 setów twardego boju, odbił się troszkę na tym meczu, że mogło zabraknąć w tym czwartym secie delikatnie paliwa lub tych szczegółów, tych detali, jak to się mówi? Być może, to znaczy wiadomo, że każdy szczegół ma jakieś znaczenie. Próbowaliśmy na tyle, na ile swoimi siłami dzisiaj też rotować, czy zrobić jakieś zmiany, które by coś wniosły. Natomiast finalnie myślę, deweloper z podobnej sytuacji, w sensie grania. Dwa dni temu granie, dzisiaj granie i tak dalej. Pewnie zespół deweloperski jest troszeczkę bardziej przygotowany do tego, bo jednocześnie gra w Lidze Mistrzów, więc te siły są troszeczkę inaczej rozłożone. Natomiast tak przebiega ten sezon, że te kolejki naprawdę bardzo szybko lecą. Przypomnę, że nam udało się przełożyć na przed świętami mecz z Wrocławiem. Natomiast przeciwnik na przykład też w tym tygodniu grał spotkanie, bo ten kalendarz jest bardzo mocno napięty, więc myślę, że jakiś tam wpływ mogło to mieć, ale nie przesądzałbym tego. Ja jestem z reguły optymistą i mam nadzieję, że MKS zajmie jak najwyższe miejsce. Obraziłby się pan, jak w przyszłym roku by pojeździł pan troszkę po Europie, grając w europejskich pucharach, czy nie bardzo? Byłoby fantastycznie i, że tak powiem, mamy podobne zdanie tutaj odnośnie bycia optymistą i tego, że chcemy dla MKS-u jak najlepiej. Tego w takim razie życzę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku również. Dziękuję ślicznie i wzajemnie. Wszystkiego dobrego dla waszego portalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.